O, patrz, z jednego. To jest obrzydliwe po prostu. Ty w ogóle myłeś zęby dzisiaj w ogóle, że wkładasz to do mojego picia? No myłem. No ale śmierdzisz, nie da się śmierdzić. No. Nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, nie musisz. Ludzie jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy przyjaciel za plecami, chcę cię widzieć w trumnie. Dlatego syn on tak okrutny. Zdjął mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Ty, to ona tam siedzi, słyszysz? To ona ma kręcone włos, a ta ma prosty. A może sobie wyprostowała, no skąd wiesz? Człowieku. No nie. No to jest ona, no. A kolor podobny? No podobny ma, idź. Myślisz, że to ona? Myślę, że na pewno to jest ona. A co ja mam? Dobra, ja ogólnie tego nie nagrywam, nie, bo... Nagrywaj. No to nie, to musisz najpierw jej zapytać, nie? Bo i tak czy siak będziemy musieli twarz blurować. I pieprzymy całe spotkanie. Ale co ja mam jej powiedzieć? No nie wiem, że fajna jest czy coś. A co mam powiedzieć? Hej, laska, fajna jesteś? Nie, no przywitaj się normalnie na razie. Ale że... Cześć, i zapytaj się o nagrywanie, nie? Dobra, idź. A podejdzie ze mną, proszę. No podejdę z tobą, no idź. To wiesz, tak na dole trzymaj kamerę. Hej, Marek jest. Hej. Fajna jesteś. A mogę nagrywać? No, ale bez autografu. Słodna jesteś też. A co, to jakaś podwójna randka? Nie, po prostu chciałem nagrać, bo nagrywam filmy do internetu. Aha. No. A fajna jesteś, naprawdę. No, ja to mogę to nagrywać, czy nie? No raczej, to chyba logiczne, z taką piękną osobą jak ja. Jesteś naprawdę piękna, cudowna dziewczyna z ciebie. Słuchaj, to pójdziemy może, przejdziemy się na spacer. Spoko. Co ty na to? No dobra. A powiedz mi, sama mieszkasz czy z kimś? No sama. Sama? A daleko stąd czy blisko? Blisko. Taka małomówna trochę jest. No nie, trochę zawiedziona. Wyglądałeś na większego na zdjęciach. Co ty tak? 1,70 m. No ale tak. 50 kilo. A wiesz, że jestem sportowcem. Z której strony? Znaczy, ja będę walczył na największej gali w Polsce. Tak? To niedługo. Bo jestem zawodnikiem MMA. Biję się z ludźmi w ringu. Serio. A co, nie wiem, głodzą cię tam? Nie wiem, to jakoś... Nie, chodzę na siłownię, na treningi. Bo mówiłaś, że lubisz sportowce, tak? No lubię, ale no co ty? To jestem sportowcem. Przecież ja cię połamię. No co ty? No jeszcze żadnej walki nie miałem, ale za niedługo będzie. Jak chcesz, to mogę ci bilety załatwić. Nie wiem, zobaczymy. No ale to co, taki chudziutki, to co, chociaż nie wiem, zarabiasz dobrze? Proszę? Zarabiasz dobrze? Zależy, ile to dla ciebie dobrze. Czego od życia potrzebujesz? Dużo, bardzo dużo. Na przykład? No wszystko. A jakbyś teraz miała coś poprosić, to co byś chciała? No... Złotówkę. No nie wiem, na pewno byś mi musiał zabrać do jakiejś bardzo drogiej restauracji. No to oczywiście, to teraz pójdziemy. Znaczy myślałem nad kawiarnią, ale jeżeli się z restauracji, to jak najbardziej może być. Taką cudowną dziewczynę, no to, to trzeba zabrać do restauracji, do porządnej restauracji. No. A naprawdę bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Wiem. Tylko myślałem, że będziesz więcej rozmawiała. No mam nadzieję, że no to po czasie się zmieni. No może, jak mi zaimponujesz. No to dlatego właśnie idziemy do restauracji. No ale najlepsze... ty co, to myślisz, że taka restauracja to wystarczy? A co byś jeszcze chciała? No mówię ci, no wszystko inne. To pierwsze to, nie wiem. A lubisz szybkie auta? Mają takie jedno czerwone, Ferrari. Wolę białe. Białe. Białych nie mamy niestety w ofercie. Ej, no dobra, ale chodź w silną łapkę, bo już mi nogi bolą z tego łażenia. Nie ma dla mnie najmniejszego problemu. Ale koniec końców mam nadzieję, że dojdziemy do tej restauracji, co? No. Taką piękną dziewczynę chciałem zabrać na najlepszą randkę. No dobra, ale... Tutaj, na ławce? No tak. Proszę, ale taki sportowiec z ciebie, to co ty? No chociaż, no nie wiem, pokaż mi klatę. Jak mam ci pokazać klatę? No nie wiem, no rozbierz widać się. Widać przecież. No co widać? Nie widać, proszę cię. No jak mam się rozebrać? No rozbierz się, no po prostu, żebym wiedziała, że mam klatę. A mam zdjąć koszulkę? No tak. Okej. Okay. Marek, co ty robisz? No zobacz, jakie mam mieści. Co jest? No zobacz. Wiesz co z takimi, jak ty robią w więzieniu, prawda? W więzieniu? No. Nie byłem. No wiesz, bo... Ale nie mam mięśni? Zobacz, mam. Moim zdaniem nie mam mięśni. No, sorry, ale nie, taki... No na pewno nie. Musisz iść na siłownię. Dobra, ale skąd co mówiłeś, co w więzieniu robię? No z takimi jak ty, no to wiesz. Na pewno chcesz wiedzieć? Mogłabyś powiedzieć. No wiesz, no ogólnie w sumie mój chłopak jest w więzieniu. A masz chłopaka? No nie wiem, już teraz on tam będzie siedział całe życie, więc... Jak całe życie? No całe życie, to dożywacie. Twój chłopak dożywacie dostał? Tak. Okay. No, ale co, masz chłopaka czy nie masz? No nie wiem, no tak to w sumie już nie, no raczej zerwaliśmy. Dobra, to co robią z takim więzieniem? Ja nie wiem, o co chodzi. No byłbyś taką panienką. Panienką? No. O co chodzi? Pomydłobym się, nie radziłabym się ci się schylać. Po co? Pomydło. Dobra. Już wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Zaimponujesz mi w końcu czymś? Bo nie wiem. No do restauracji mieliśmy iść, tak? No dobra, ale ja mówię o tobie. Może ci pokażesz? Nie wiem, chociaż nie wiem, sprzęt masz sprawny? Mam sprawny. Jak coś, to mogę ci pokazać filmiki z moich treningów później. Ale nie o taki sprzęt pytała. Dobra, nieważne. Idziemy? No idziemy. Może podjedziemy samochodem? Będzie szybciej. No dobra, zanieśliśmy tam, bo już nie mam siły chodzić. Co mam zrobić? Nie mam siły chodzić, zanieśliśmy. A jak mam cię zanieść? No nie wiem, no przecież no, mówisz, że takie mięśnie masz, no to... Bierz ją, no wiesz, no właśnie. No. Jak mam cię złapać? No nie wiem, no dobra, ty też możesz mi torbę podszywać. Sobie to musisz. No nie wiem, jak się kobiety nosi. Marek, chyba nie tak.
A nie wolisz sama iść? Marek, chcesz do mnie dzwonić? Ja pier... No ale ty to tam trzymaj tą torbę, bo ten pedałek to nawet nie ma siły, nie to. Po to są samochody, żeby właśnie nie nosić innych ludzi. Kiedyś nosili innych ludzi, ale to teraz tak nie, no to pójdziemy do samochodu. To miejsce się nie pomyliło? Nie wiem, że chuderlek, to jeszcze po raz posprzątaj to. Tak jak ja mam tu musiałam. Dawaj. Trochę będziesz miała w nogach, ale nieważne. Jedziemy? No jedziemy, tylko musisz miejsce zmienić. No. Chciałem nagrać. A gdzie mam jechać? No do restauracji. Do jakiej restauracji? Jest dobrej. No takiej fajnie. Masz jakąś ulubioną czy niezbyt? No drogą. Drogą. Jej ulubione restauracje to drogie restauracje. Może jakąś z tymi, z... Co jedzą sportowcy? A jesteś sportowcem? No, na pewno lepszym niż ty. Nie no, przesadę, ale co jedzą sportowcy? Ja nie wiem co jedzą sportowcy. Jakieś mięso czy coś? Ale to raczej nie jest prestiżowa restauracja. Dobra, już biorę. Dobra, to w każdym razie, no pojedź, wybierz jakieś fajne miejsce, tak? Dobra, jak sobie życzycie. Tylko tu musisz usiąść i... No dobra, już zmieniam miejsce, spokojnie. Tutaj? Ale nie wygląda mi to na prestiżowe miejsce. Chodź. Ja się poddaję. Na dole jest całkiem inaczej. Serio, mówię. Na słowo. Proszę. Po schodach sobie schodzimy i tam sobie wybierzemy stolik. Tylko tutaj tak źle wygląda, ale na dole jest okej. Ej, ale tu mam tutaj też piwnica. Bo to jest piwnica. W sensie to jest taki nastrój, tak? Jedzenie mają okej. Okay. Całkiem drogo. Dobra, już chodź po prostu. I co? Masz już coś? Jeszcze nie wiem. Mój chłopak gangster zabierał mnie do lepszych restauracji. Ja nie wiem co to jest. Jest jakaś maszyna. Znaczy jak chcesz to równie dobrze, możemy zapłacić po prostu dwa razy drożej i ale będzie jedzenie, taka sama jakość. Ale podrzydliwe będzie po prostu, no ja to już wiem. Zaufaj mi na słowo, zobacz. Sex on the beach. Patrz jaki dobry napój. No dobra, a w ogóle to ten, to co ty masz włosami, co ci się stało? A nic, no. Byłem u fryzjera kilka dni. Ty kobietą jesteś? Co ty? Czemu? To jest straszne, jak to w ogóle wyglądasz? A co z mnie to jest z moimi włosami? Nie, no wyjdź, przestań, to wygląda trochę. Ale co? No nie wiem, jakieś białe masz, jakieś pokolone, no co ty? Nie, to są po prostu odrosty, bo ja farbowałem. Nie wiem, średnio. Bo to było mi potrzebne do treningów na siłowni. Takie wymogi mieli, tak? Że na blond musiałem być zafarbowane. No i dlatego też mam takie mięśnie, nie? Mięśnie. Dobra, w każdym razie, co coś najdroższego, co mogę ci zaproponować? A to masz, nie wiem, wątróbka, cielęca w winie. Ja nie jem mięsa. To żeberka. Żeberka to też mięso może. A, dobra. Sałatka pasterska. Chudy, głupi. Wiesz co, spotkałam już tyle typów na tym terze, każdy był jakiś powalony. W sumie to ty też jesteś, ale przynajmniej ty masz pieniądze. Chyba. Widzisz, wszystko zaczyna się układać. Nie. Moje słodkie. Mi się tu nic nie podoba. Pieczywo jest, jak chcesz. Dobra, ziemniaki. Weź już cokolwiek naprawdę, bo taka po prostu chcemy się co? I głodna będzie. No ja coś dużego zjeść, dobrego. Spaghetti. Nie wiem, weź już cokolwiek naprawdę, Boże Święty, bo ja już mam dosyć naprawdę, nie mogę to oddychać, śmierdzi tutaj. To wezmę ci Sex on the Beach. Dobra, weź to, no cokolwiek, nie wiem. Co? No weź, mówię cokolwiek, śmierdzi tutaj, nie wytrzymam zaraz, Boże, pospisz się naprawdę. To przyszło, Sex on the Beach. Ale dobra, takie mogli zmienić by to, było Sex in my house, co? Pi. Dla ciebie. No dobra, przecież piję to swoje. No dobra, przecież piję. Sex on my house, nie? Co z tym ty? Przypominam ci, że mam kryminalistę chłopaka, który w więzieniu, nie? A on w więzieniu siedzi. No dobra. To co? No ale co, ma kolegów, nie? To jak będzie? Nie wiem, zastanowię się, ale co zastopuj trochę. Stopuj trochę, naprawdę, bo... Przepyszna. No masz, pij. No zobacz. Przecież będę piła w twoim czasie. Co ty chcesz mnie upić? Ja? A co później będzie seks, no alkohol? No dawaj, no. Jak będę chciała, to będę piła, to po pierwsze, więc nie napieraj, no naprawdę. No, no dawaj. Przestań, powiedziałam. Taka piękna dziewczyna, co nie będzie piła? Przestań. Ale dobre jest, naprawdę. Nie, ja wiem, jest dobre. Przestań, dla ciebie brałem. No dawaj. No proszę. I tak jest niedobre, nie smakuje mi. Tanie to jest, nie wiem, co oni tam w ogóle no, wali. Przestaniesz, naprawdę w końcu? Czy coś innego zamówić, bo za słabe. Nie wiem, tu wszystko jest niedobre. Śmierdzi, mówiłam ci, to w ogóle nie wiem, co to jest w środku. No dawaj, no pij. Nie chcę. No powiedziałam, że nie chcę, będę piła w swoim czasie. Przestaniesz napierać, naprawdę. No chodź, przestań, no, napij się. Przestań, nie chcę. Czemu nie chcę? Bo nie chcę, nie mam ochoty. No specjalnie dla ciebie zamówiłem. Nie, niedobre jest, nie smakuje mi, jest ohydne. To jest dobre na mięśnie, zobacz, ja tak jak coś piję codziennie, zobacz jakie mam mięśnie. No i wyglądasz tragicznie. A zobacz jakie dobre, mi tak smakuje. Nie chcę, to smakuje. A może zrobimy... O, patrz, z jednego. To jest obrzydliwe po prostu. Ja nie wiem, czy ty w ogóle myłeś zęby dzisiaj w ogóle, że wkładasz to do mojego picia. No myłem. No ale śmierdzi, nie razie ci. No. Czyli co, nie wypał? No chyba tak. Nie mogę. Czy idziemy za nim? Co? Telefon nie. To powiem jej, że muszę jej oddać. Weź za to zapłać. Dobra. Proszę cię, daj mi spokój i nie idź za mną. Nie mam sił. Serio, no chodź. Daj mi spokój, proszę cię, naprawdę. Ty jesteś naprawdę walnięty po prostu na głowę, nie wiem. Ale no co, że zamówiłem seks on the beach, to od razu źle? Kto tam mówi? Zobacz, jaki ty nachalny do mnie byłeś. W ogóle za kogo ty się uważasz, proszę cię. No bo co, no pójdziemy do mnie i będzie seks on the beach. Nie, nie. Nie, jest
coś po prostu... Telefonu zapomniałeś w ogóle. No i co, przyleciałeś tylko po to, żeby mi telefon przenieść? No tak, to co, idziemy dalej? Do mnie może? No nie wiem, może to miało być jakieś przeznaczenie w sumie. No, dobra. Że co, że telefon? No nie wiem, no, że akurat telefon zostawiłam, to może... Zostawiłaś, spadł ci. Dobra. A co, to jest przeznaczenie? No może, coś w tym jest. To co, idziemy do domu, coś z tym, czego? Żałujesz tego, co zrobiłeś? Co zrobiłem? No jak się zachowałeś w restauracji? Zobaczymy, czy będę żałował. Znaczy, no teraz żałuję, nie ale... Nie wiem, ja co nie będzie wiem. Dalej, to ja nie... Ja jestem szanującą się kobietą i musisz mnie jakoś przeprosić, naprawdę, nie wiem, chociaż na kolanach mnie przeprosz. Przepraszam. No to co, idziemy? No możemy iść. Marek, ty się upokarzasz przed nią, nie? Czemu? No cię jak pieska traktuje. Chcę po prostu sex on the house, tak? No ale no nie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ona cię traktuje jak pieska takiego swojego. Słuchaj, po co jest ten cały portal? Dobra. Ale idźmy za nią. Jedź za nią, jak chcesz. Po to, żeby po prostu, wiesz, żeby się zabawić fajnie. Pójdzie, zobaczy i będzie wszystko elegancko. Słodka, kochanie! Ja, ale na cholerę do tej galerii handlowej, po co tu? A lubisz zakupy? No lubię. Daj ci coś kupię. No dobra. Coś fajnego, to chodź. Ale po co my tu w ogóle przyszliśmy? Po co my zabierasz? Chodź, pokażę ci. Po co do Empika, Marek, przyszliśmy? Największego łaka i przegrywa w historii rap gry. Ale ty zamknij mordę. Największy łakiem na razie to jesteś ty, więc poczekaj, no mów dalej. Patrz, ta płyta to jest jedno wielkie dno. Serio. Dlaczego dno? Dlaczego? No, o czym dwóch gadasz, człowieku? Ta płyta jest zajebista. Muszę nie zaimponować koleżance, tak? Nie, no fajna płyta. Nie, co ty, zobacz. On nie ma żadnego talentu, żadnych umiejętności, nic nie potrafi. A skąd możesz tym? A ty masz? Nie da a się tego słuchać. A ty co umiesz? Ja jestem umieśnionym zawodnikiem MMA. Ja, i wygląda jak przegryw trochę, nie? Nie wiem, ja dla mnie. Ale chcesz tą płytę? No, ja chcę ją. Bo ja codziennie tutaj przychodzę, ja kupuję. Ja dla mnie sobie... Tam jest kasa. A, no to biorę. Nie wtrącaj się. Co się nie wtrącaj? Jak myślisz, że jest słaba. Ale co? Bo zaraz mi zamówiam podergierz. Co, podoba się? No co, ty jakieś świetlisko jest, co, dużo, tak, prawda? Co nie, no. Śmieci? Brodasty też nie jesteś, Boże, muszę. Ja? Daj spokój. Dobra. Chodź. I tam po schodach na górę, okej? Okay? Oj tam, bez przesady. To zdejmij buty albo nie zdejmuj i po prostu idź po schodach na górę, ja zaraz przyjdę, okej? Okay? Dobra. Co się będzie działo? W sensie? Zobaczysz. O co ci chodzi, Marek? Tu, dobrze, idealnie. Co nie staje ci, Marek? Zamknij mordę, słyszysz? Aż cię wypytała. Weź, uspokój się. Jeszcze cię wypytała. Nie nagrywaj tego. Ale czego mam nie nagrywać? No nie nagrywaj, nie pozwalam. Fajna rodka. Weź. Dobra, już. To.